Marka Jezus, odcinek 150. Cieszę się, że jesteście. Kochani, zatrzymujemy się dzisiaj nad 13 rozdziałem Ewangelii Marka, wersety od 24 do 32. Bardzo proszę, posłuchajcie tego tekstu, a potem dam punkta do medytacji. Po tych punktach zachęcam, żeby Pismo Święte otworzyć i z tym tekstem posiedzieć co najmniej pół godziny, porozmawiać z Panem Bogiem według metody Świętego Ignacego. Posłuchajcie. W owe dni po tym ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle na niołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Taki wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Pamiętajmy o tym, że gdy rozpoczynamy medytację, to dobrze jest mieć taką postawę ciała, która jest pełna szacunku, ale też dość wygodna, żeby się nie wiercić przez te pół godziny i nie myśleć o tym, że mnie boli kolano czy, czy coś innego. Po drugie, zawsze na chwilę warto wyciszyć swoje serce, po powiedzieć Panu Bogu, tak uświadomić sobie, co mnie dzisiaj wypełnia i powiedzieć, z tym dzisiaj do Ciebie przychodzę, taki dzisiaj jestem i Tobie się taki oddaję. Potem robimy znak krzyża, prosimy o czystą intencję, i o taką, taki dar bycia otwartym na słowo Pana, w całej okazałości tego słowa. Potem sobie to słowo czytamy, wyobrażamy sobie też jakoś ten fragment. Tutaj raczej bym nie proponował wyobrażać sobie tego końca świata, ale raczej Pana Jezusa, który mówi do uczniów przerażonych tym, że już za chwilę stanie się to, co Jezus zapowiedział. Za chwilę rozpocznie się jego męka. On to trzy razy mówił, oni to wszyscy gdzieś mają z tyłu głowy, są w pewnym napięciu, w oczekiwaniu tego, co tak naprawdę się wydarzy. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo byli przerażeni wewnątrz. I z tego punktu też prosimy, kierujemy prośbę o owoc tej medytacji. Jak zwykle z Ewangelią Marka, Panie Jezu, chciałbym Cię poznać lepiej. Tym razem chcę Cię poznać takiego, który takie rzeczy zapowiadasz. Chcę, żeby to nie były tylko słowa, które do mnie jakoś trafiają na poziomie informacji, ale chcę, żebym usłyszał to od Ciebie. Wiem, że jesteś miłością i że mówisz te słowa z miłością do mnie. I moi drodzy, trzy takie e, momenty, które proponuję jako ważne do rozważenia. Pierwszy punkt koniec świata początek nowej rzeczywistości. Kochani, tego słowa nie można oddzielać od całego tego trzynastego rozdziału, bo to jest jedno wielkie przemówienie pana Jezusa, i on w poprzednim fragmencie mówi o uciskach, które przyjdą na uczniów. A tutaj zaczyna się ten, ta część od tego, że po tym ucisku, po tych uciskach, będą te znaki, że się zaćmi słońce i tak dalej. Ale to jest ważne, że to jest po ucisku. I tutaj wówczas ujrzą syna człowieczego. To ujrzą, to jest jakby jakieś takie wołanie, że. To zmaganie, że Jezus przeszedł przez całą Ewangelię Marka, próbował ukazać samego siebie, pokazywać samego siebie, dochodziło do różnych napięć. Część ludzi za nim poszła, część nie poszła. Próbował pokazać, ale nie wszyscy ujrzeli. Tymczasem, kiedy mówi tutaj o tej ostatniej rzeczywistości, mówi: wtedy ujrzą. Wtedy ujrzą syna człowieczego przychodzącego z mocą w chwale i bardzo ważna część w tym miejscu. Ta nowa rzeczywistość będzie taka, że. Jezus zbierze swoich wybranych z wszystkich krańców ziemi. Znowu ta Ewangelia, cała jej dynamika jest taka, żeby odkryć to, że jesteśmy wybranymi przez Jezusa, że Jezus nas wybrał i że On zgromadzi swoich wybranych. Więc w tym punkcie Jezus zaprasza do tego, żeby z nadzieją w pewnym sensie wyczekiwać Jego przyjścia, z nadzieją wyczekiwać końca ucisku. Te uciski towarzyszą chrześcijaństwu przez całe życie, przez całą historię. Te uciski Kościół doświadcza ich w każdym czasie. Wybrani Jezusa zawsze ich doświadczają. To, co tutaj Jezus mówi, to mówi, na końcu przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale i zbierze swoich wybranych z wszystkich krańców świata. Czyli to jest wejście w nową obecność, jakby koniec świata z jego złem, a początek nowej Całkowicie przebóstwionej rzeczywistości, takiej, w której tu mówi Słowo Boże w innym miejscu, gdzie już nie ma miejsca na cierpienie. Więc to jest pierwszy punkt, i w tym punkcie zachęcam, że my też doświadczamy różnych ucisków, różnych lęków. Teraz panuje ta epidemia. Różnych rzeczy możemy, mogą nam się kojarzyć, kiedy czytamy te słowa Jezusa. Dajmy się też pociągnąć w kierunku nadziei, wyczekiwania Jego przyjścia. Jako tego zbawiciela, który nas od ucisku wybawi. Drugi punkt, do którego zachęcam, to jest to drzewo figowe i to, co mówi Jezus. Jak gałąź nabiera soków i wypuszcza liście. To jest taki moment, kiedy jakby ciśnienie życia w takim krzewie, w takim drzewie figowym, napiera, napiera i za chwilę wypuszcza liście, potem się rozwija coraz bardziej, aż wreszcie daje też owoce. To bardzo przypomina też to, co Jezus powiedział we wcześniejszym fragmencie, że. Te różne rzeczy, które spadną, to jest początek boleści. Tak jak też kobieta rodząca coraz większe maciśnienie, ma coraz większy brzuch, wreszcie przychodzi moment porodu. To tutaj Jezus mówi, jak te różne rzeczy widzicie, jak widzicie takie rosnące napięcie, rosnące natężenie, to wtedy nie, nie jakby używajcie głowy, używajcie też tego wszystkiego, co wam powiedziałem. Że to są znaki zapowiadające rozwiązanie, tak jak u kobiety jest rozwiązanie, tak jak w takim krzewie zaowocowanie, wypuszczenie liści, to jest jakby rozładowanie tego napięcia i objawia się życie. Piękne, zielone, rodzi się dziecko. To jest dalej w tym samym duchu, jakby idzie to słowo, i ono zachęca do czujności, żeby te znaki w tej rzeczywistości, te różne nieraz napawające strachem i lękiem wydarzenia, te uciski, które na nas spadają. Żeby je przekierowywać w taką stronę, one mnie rodzą, one nas zradzają do tej nowej, przebóstwionej rzeczywistości. Chodzi o przeinterpretowywanie tych sytuacji razem z Panem Jezusem. I, i na tym też możemy się w tym miejscu zatrzymywać, mówić. Na przykład, Panie Jezu, ja tak nie potrafię, że trudy mnie różne dotykają, ja nie potrafię tego obracać w takim kierunku, że. To są właśnie bóle porodowe, które ja przeżywam, żeby się narodzić do bardziej, bardziej oddanej formy mojego życia Tobie, nie? do tego dziecka Bożego, które ma się ze mnie całkowicie narodzić, że całkiem ma obumrzeć człowiek nieboży, żeby całkiem ten Boży się narodził, nie umiem. Albo jak już mam takie doświadczenia zjednoczenia się z krzyżem Pana Jezusa, i tego, że ten krzyż się przemienił w życie, to możemy też takie historie przywoływać, teraz dziękować za nie i prosić: ucz mnie tak zawsze. Ucz mnie tak zawsze. I ostatni punkt, do którego zachęcam, to jest po prostu słowo Ojciec. Jak Jezus na końcu mówi: nikt nie wie o dniu i godzinie, kiedy to przyjdzie nawet syn, tylko Ojciec. Dla mnie to jest słowo, przez które Jezus mówi yy, tak jakby otworzył drzwi i mówi wejdź w ten sam kontakt z Ojcem, który ja mam. Jak się zastanawiasz, skąd ja czerpię te siły na przechodzenie tego wszystkiego, co przeszedłem w Ewangelii, bardzo proszę też od Ojca. I przyszedłem po to, żebyś kontakt z tym Ojcem też złapał. Wejdź przez te same drzwi. powierz się Ojcu. Uwierz, że On jest dobry. Uwierz, że Jego ręce przez to wszystko Cię przeprowadzą. Warto pamiętać, że Jezus mówi te rzeczy w cudzysłowie na chwilę przed swoją męką. Czyli On, on sam tutaj w tym jednym zdaniu, to o wiele bardziej widać w Ewangelii Świętego Jana, ale tutaj w tym jednym zdaniu widać, że On otwiera przed uczniami tajemnicę swojego serca i mówi: Ja wierzę, że mi Ojciec przez to wszystko przeprowadzi. Wierzę, że wrócę do Ojca. To stąd czerpię tą siłę. Proszę bardzo, chodźcie ze mną w to miejsce. To jest jedno skromne zdanie, przez które Jezus mówi potężną rzecz. Mówi: Zawierz się, ojcu, tak jak ja. Jesteś synem, jesteś córką Boga, tak jak ja. I w tym miejscu możemy się zatrzymać, rzeczywiście, zobaczyć, czy korzystamy z tego zaproszenia od Jezusa, żeby poznać ojca, trwać w ojcu i całkowicie mu się zawierzać. Na koniec. Jak już będziemy lądować z naszą modlitwą, to czy ona nam wyjdzie, czy nie wyjdzie w naszym odczuciu, pamiętajmy, żeby przez chwilę do tego Jezusa, którego sobie wyobraziliśmy, jak mówi do uczniów, podejść i powiedzieć mu to, co się zrodzi w naszym sercu. To może być rozmowa związana z treścią tej modlitwy, ale może też być rozmowa o tym, panie, ja się nie umiem modlić, próbuję, nie wychodzi mi ta medytacja. Albo panie, bardzo ci dziękuję, że dzisiaj. Udało mi się spotkać. To jest też rozmowa o, tym, o, o tej szkole modlitwy, w której ciągle nieustannie jesteśmy. I warto też zakończyć, zwłaszcza, że taka jest treść e, tej medytacji modlitwo Mojcze Nasz. Przyjmijcie teraz błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże wszechmogący Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Życzę Wam dobrej modlitwy, dobrego wieczoru. Pamiętajcie, żeby nasz kanał subskrybować, dać kciuka w górę, nacisnąć też dzwoneczek. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o kolejnych naszych materiałach. Z Panem Bogiem.